hotel, a nie ewakuować cywilów. Kto zamienił atak w ratunek? Myśleliśmy, że możemy, sir. O ile pamiętam, Turner dowodzi, a nie ty. Może coś się zmieniło? Nie, sir. Moja decyzja, moja wina. Nasza wina, sir. To znaczy, że dwóch moich najlepszych ludzi nagle traktuje moje rozkazy jak sugestie, kiedy armię czeka największa operacja w dziejach wojny. Może wam przypomnę, idziemy na szpicy uderzenia, które ma przejść przez Ren. Trzeba oczyścić cały cholerny las, żeby konwój przejechał. Od dziś macie dawać z siebie absolutnie wszystko. Więc szykujcie się do wymarszu, cholerny osły. Minęły 3 tygodnie. Przerzucili nas do lasu Hurtgen, byśmy oczyścili drogę nad sam Ren. Wstyd, że dopiero teraz miałem odwagę przeczytać twój list. Jeśli zrywa, możesz się wyżalić. Ostrzegałem cię. Student, morda w kubeł. Jest w ciąży. O rany, ej, kurwa. Ludziska, Daniel zostanie tatą. Próbowała mi powiedzieć, ale nie byłem gotowy. No git, to dobry moment, żeby się przejść. Chodź, tajełopy, napijemy się kawy. Ja nie chcę kawy. Ale się napijesz. Przepraszam, że nie powiedziałam ci o dziecku. Chciałam w dniu twojego wyjazdu, gdy zrobiłeś mi zdjęcie. Wszyscy z biurka! Gdzie jest Daniels? Davis przemawia. Chodźmy. Masz rację. Las Hurtgen jest gęsty, niemal nie do przebycia. Nasz cel to 493. Ktokolwiek ma wzgórze, panuje nad doliną. Dla zwykłych żołnierzy to zadanie niewykonalne. Nasza dywizja jest jednak zupełnie wyjątkowa. Podczas pierwszej wojny pierwsi odparliśmy Niemców. Pierwsi szliśmy w kontrofensywie. Pierwsi przeszliśmy Ren. Nic nas nigdy nie powstrzymało i nie powstrzyma. Poruczniku, wyjaśnijcie szczegóły. Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw obowiązek... Coś was nie słyszę! Żadna misja nie jest zbyt trudna, a poświęcenie zbyt wielkie. Najpierw Dokładnie. Obowiązek... Dokładnie! A teraz szykować się! Obowiązek przede wszystkim. Wracamy na rzeź. Amen, bracie. Ruszamy za 5 minut! Daniel, możesz w ramach przysługi zanieść potrawkę Willisowi. Pilnuję przedpola. Nie ma sprawy. Dzięki wielkie. Obserwuję dolinę. Dobry. Kucharz życzy smacznego. Karma dla psów wojny, co? Dzięki, stary. Jak to wygląda? Sam zobacz. Tamte działa nie chcą odpuścić. I tak w kółko. Słyszałem, że uderzacie na nich dzisiaj. Taki jest plan. Powodzenia tam w głuszy. Dziękuję. Pierwszy pluton! Idziemy! Dobra, naszym zadaniem jest zniszczenie artylerii na wzgórzach, aby można było zająć las. Faza pierwsza, dołączamy do drugiego plutonu nad rzeką i ruszamy do celu. Wróg stawia silny opór? Jak cholera. Most od rana przechodzi z rąk do rąk. Pomożemy im go zająć. No i jest! Davis zebrał największy konwój pancerny w historii! Jeśli to nie przerazi szkopów, to nic ich już nie ruszy. Do Renu wciąż daleka droga. Dlatego musimy uciszyć te działa i uniknąć strat. Oczy szeroko! Jesteście w fabryce śmierci! Hej, Zus. Od tego zimna nie boli cię rana? Moja babcia złamała biodro i w każdą zimę... Wyglądam na twoją babcię? No, w sumie. Pocałuj mnie w dupę. Wolałbym już babcię. Co kto lubi. Wszyscy do mnie! Marks,
Jak sobie radzicie? Sukinsyny nie odpuszczają. Kolejna fala może tu być lada moment. Dobra, pierwszy pluton. Pomóżmy naszym w potrzebie. Nacierać! Odzyskać pozycję! Zorganizować obronę! Łapać miny i CKN-y! Barclay, Cooper, biegnijcie na most i dajcie sygnał, jak zobaczycie wroga. Musimy wzmocnić obronę! Rozkładać miny! Ser, myślałem, że mamy uderzyć w artylerię na wzgórzu 493. Nie możemy odsłonić naszych umocnień. Ruszymy do punktu zbornego, gdy most będzie już zabezpieczony. Patrząc po tych lejach, nie będzie tak łatwo. Nic tu nie miało być łatwe, szeregowy. Widzicie te zęby smoka? Nasze czołgi przez nie nie przejadą. Tak, myślę, że właśnie o to chodzi. Szwaby chowają się we mgle! Wracać za osłony, przygotować się do obrony, utrzymać szereg! Gotować broń! Atakować! Ugnie! Ukryć swój ruch! Nadciągają! Ognie! Zbieramy się dalej! Ukryć swój ruch! Nadciągają! Ugnie! Żryj to w sobie! Piechota SS! Zbieramy się dalej! Nie odpuszczają! Wycofuj się! Wycofuj się! Niech mi ktoś pomoże! Pomoże! Nie mogę się ruszyć! Ruch się przemieszcza! Dasz sobie radę! Weź mi pod osłonę! Krycie się ruszyły! Trzymaj się tam, brachu! Daniel, mam dla ciebie apteczkę! Daniel, uratowałeś mi życie! Dziękuję! Całą głowę! Cel na godzinie trzeciej! Niemiecka piechota! Nigdy się radzi! Rozproszyć się! Tuż przed nami! Trafiłem go! Pojazd pancerny! Jedzie pancer! Pancer! Szukaj min, granatów, czegokolwiek to się nada! Tak jest! Trafiłem go! Rzucam granat! Pancerny! Tak jest!
Rzucam granat! Znalazłem niemiecką wyrzutnię rakiet! Dobrze, to walcz do pancera! Dobry strzał, Daniels! Walcznie go jeszcze! Dobra robota, Daniels! Już prawie po nim! Przeciwnik na godzinie 11! Szkopy! Na południowy wschód! Tu jest szkopska broń! Strzelaj do tego czołgu! Czołg zniszczony! Rycie się ruszyły! Wycofują się! Daniels! Amunicja! Wycofują się! Daniels, chodź do tu! Dobra robota, Daniels! Pierwszy oddział do podzielimy mnie! Podzielimy się na dwa idziemy, oddziały. Sir. Pearson, udasz się na północ i dotrzesz do wzgórza przez udam most. Udam się z oddziałem wzdłuż rzeki i dam wam wsparcie. Punkt zborny jest u podstawy wzgórza 493. Widzimy się niedługo. Tak, uważaj na siebie. Ty też. Mam tu apteczkę! Mam nadzieję, że to był dobry pomysł, żeby się rozdzielić. Jeśli pozwolimy szkopom przedostać się przez rzekę, cała misja może być zagrożona. Właśnie dlatego pilnujemy flanki Pearsona. Jak daleko do punktu zbornego, sir? Niedługo dotrzemy do podstawy wzgórza 493. Musimy tylko trzymać się rzeki. Nie wychylać się. Musimy ich załatwić, ale mają przewagę. Spróbujemy od flanki. Nie dajcie się zobaczyć. No dobra, Daniels. Na twój sygnał. Ognia!
Zawsze uderza droga! Daniel, amunicja! Szyj to stopie! Nadchodzą z południowego zachodu! O kurwa! Cholera, to pułapka! Zobaczyli nas! Dalej! Artyleria! To pułapka! Dawaj, Red. Znam cię lepiej niż ktokolwiek inny i wiem, że masz siłę. Nie poddawaj się. Ani teraz, ani nigdy. Paul! Szkopy będą tu lada chwila. Pokaż, na co cię stać i wstawaj na nogi. Boję się. Nie dam rady. Ale musisz, Red. Hazel i twoje dziecko cię potrzebują. Wstawaj. Wstaję. Wiem o tym. Ty nigdy się nie poddajesz. Wierzę w ciebie, młodszy braciszku. Paul? Paul? Spotkajmy się w domu, braciszku. Briggs! Boże! Muszę znaleźć punkt zborny. Jezu. O, w dupę! Dajemy się! Nie, czekaj! Stop! Boże, stop! Nie! Nie!
Turner! Myślałem, że nie dasz rady, Daniels. Ale dałem. Jaki mamy plan? Znajdujemy rzekę, docieramy do punktu zbornego i dajemy naszym wsparcie. Jestem gotowy, sir. Do drzwi, osłaniam cię. Pewniało ochronę. Szkopy pewnie pomyślały to samo. Myśli pan, że tu wrócą? Mam nadzieję, że nie. Widzisz tu kogoś z naszych? Nie, ser. Oby dotarli do punktu zbornego. Posłuchaj. Woda. Rzeka musi być blisko. Mam nadzieję, że nasi chłopcy zdołali się skryć przed artylerią. Damy im wsparcie. Nie martw się. Jest rzeka. Musimy iść wzdłuż niej do punktu zbornego. I rozwalić te działa. Snajper! Strzela z bunkra. Wypłoszymy go stamtąd. Nie wychylaj się. Za mną! Głowa nisko! Niech ktoś mi pomoże! Dorwał jednego z nas! Obserwuj flanki, zobacz, czy się do niego dostaniemy! Nie mogę chodzić! Trzymaj się! Dorwiemy go! Musimy się zatrzymać! Nie mogę się ruszyć! Niech ktoś mi pomoże! Dorwał jednego z nas! Obserwuj flanki, zobacz, czy się do niego dostaniemy! Niech mi ktoś pomoże! Pomocy! Spróbujemy ci pomóc! Nie mogę Trzymaj się ruszyć! Dorwiemy go! Musimy się streszczać! Proszę, pomóżcie mi! Idźmy go zdjąć! Tędy! Ściągnę ogień na siebie! Pomoże. I go wykuć! Nie mogę chodzić! Wiedzą cię! Nie jest sam! Dobrze się spisałeś, Daniels. Ruszamy! Za mną! Obszar czysty. Ale ten żołnierz nie musiał umierać. Ruszajmy! Punkt zborny jest już blisko. Oby nasi chłopcy byli cali. Strzały! Musimy być blisko naszych! Ruszamy! Szwaby przy workach z gniazdkiem! Droga piechota! Styles, to ty? Poruczniku! Przyszpilili nas! Daniels, musimy pomóc plutonowi! Tak jest, sir! Trafione!
Tak jest, sir. Daniels! Prosto! Przeciwnik na godzinie 12! Nadchodzą z północnego wschodu! Wrak się przemieszcza! Pomocy proszę! Przeć nas! Leży! Trafiłem go! Cholera, jasna! Koniec amunicji! Zaloduję! Więcej amunicji, sir! Masz, Daniels! Już ostatni! Dobra robota, Daniels! Oddział, zbiórka przy moście! Musimy utrzymać tartak, będzie naszą bazą wypadową. Kiedy przybędzie pilcząc, kurwa! Do zbornego. Już idę, ser! Tylko nie kolejny most! Ostrzelać ich! Trzymamy! Drugi snajper! Nacierają! W dziesiątkę! Koniec amunicji! Załadowuję! Na północny zachód! Daniels! Amunicja! Jest ich więcej! Koniec amunicji! Przeładowuję! Łapcie, co znajdziecie i utrzymać pozycję! Filana! Zadyła! Nie zapomnij!
Przeładowuję! Mam amunicję, Tonio! Half-track! Ostrzelać go! Wrót wychodzi z zasłony! Do tyła! Nie waliać! Już idę, ser! Kolejny most! Ostrzelać i... Snajper! Padnie! Zacznijmy na to, co nie ma! Prosto w czarę! Próbuję dać nogę! Koniec amunicji! Przeładowuję! Żołnierze! Północy! Otwieramy się dalej! Północny zachód! Mam amunicję, Toniec! Jest ich więcej! Łapcie, co znajdziecie, utrzymać pozycję! Zaraz na godzinie 11! Wycofują się! Przeciwnik na godzinie 10! Wycofują się! Powstrzymaliśmy ich! Bądźcie czujni! Zaczekamy na Pearsona i ruszamy do punktu zbornego. Styles, Daniels, do mnie! Łap amunicję, Daniels! Więcej amunicji, ser. Utrzymamy pozycję, aż dotrze tu Pearson i zajmiemy wzgórze. Chyba że obszedł tartak i sam je zajmie. Nie ma wystarczająco dużo ludzi. Gdy mu to nie przeszkadzało. Powiedziałem, że czekamy. Więc tak właśnie zrobimy. Z całym szacunkiem, ser. Co jeśli Styles ma rację i Pearson poszedł dalej? Ja będę się o to martwił. Coś mi tu nie gra. Gdybym słuchał tego, co gadasz, szeregowy, nadal gnilibyśmy w Łodzi w Normandii. Dokładnie. Słyszałeś, że pluton Pearsona wycięli w Kasserin? Historia lubi się powtarzać. Oby nie. Ciekawe, co się tam stało. Yeah. No cóż, ja nie mam jaj, żeby pytać Turnera. Ale znam kogoś, kto ma. Nasza misja polega na zniszczeniu niemieckiej artylerii. Jeśli jednak Pearson dostrzeże okazję, wykorzysta ją. Pomiędzy Turnerem i Pearsonem szykuje się dym. Może być już tylko gorzej.